wyjątkowy weekend dla całego świata. Koronacja króla Karola III. Jak oceniasz stylizację Kate Middleton? Wiesz co, Kate wygląda zawsze perfekcyjnie. Nawet moim zdaniem czasami zbyt perfekcyjnie, ale prawdą jest, że to jest niesamowita dziewczyna, która przez wszystkie lata tak wspaniale spełnia swoją narzuconą rolę, która niewątpliwie nie jest łatwa. Ja ją za to podziwiam i ona zawsze wygląda idealnie. Ma idealną figurę, idealne włosy. Ona jest zawsze uśmiechnięta, ale to, czym zdobyła serca Brytyjczyków tak naprawdę, to są to jeszcze jej te słodkie, śliczne, urocze dzieci. I widać też po nich, po ich interakcji, że ona ma z nimi świetny kontakt. W związku z tym, od kiedy ja to odkryłam i to zobaczyłam, o wiele bardziej mi się podoba. Kate zawsze jest ubrana bardzo stosownie do okazji. Myślę, że ona sama ma ogromne wyczucie, to jest po pierwsze. Po drugie, bardzo czuje się dobrze w danej konwencji. Pamiętajmy, że tego typu śluby czy tego typu dworskie wydarzenia to jest pewien dress code narzucony i to jest moda ponadczasowa, która obowiązuje na dworze. I myślę, że z biegiem lat zmieniają się trendy, zmienia się wszystko, natomiast pewne długości, kolory na dworze królewskim zawsze funkcjonują. I Kate wyglądała pięknie, ja obserwowałem na żywo, nie byłem w Londynie, ale tutaj w Warszawie obserwowałem na żywo koronację do pewnego momentu. Ja myślę, że to też jest dla nich ogromne wydarzenie. Po pierwsze są też na oczach i ustach całego świata, więc tata zostaje królem. Ale ona, ja jestem pod wrażeniem jej wyjść. Nie śledzę tego bardzo tak głęboko i każdego jej wyjścia, ale z tego co widzę zawsze jest to w punkt, zawsze to, ja myślę, że ona jest idealnie stworzona do tego, żeby stała się kiedyś królową po prostu i tak się stanie. Mam nadzieję, że dotrwamy tej chwili, ale no tak jak powiedziałem, no zawsze ubrana jest bardzo stosownie do okazji. Myślę, że w ogóle dobrze ubrane osoby to są osoby, które mają swój styl, ale potrafią ubrać się do danej okazji, do danych okoliczności.